Radio Conchita. Obrotowe, radio ruchome, latające. I wiadomości z tej strony i z tamtej strony. Radio obrotowe, ruchome. I Tok FM, i Radio Maryja w naszym radiu. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Mówimy o cebuli w zupie, że źle robią ci, którzy po prostu cebulę wrzucają do zupy. 31 stycznia informacja na temat autentyczności teczki TV Bolka. PO chce referendum w sprawie samorządów. Wałęsie dokuczają, że on był Bolkiem, wiesz. Świadkowie Jehowy po sądach by nie chodzili, by obzdety się nie wykłócali, bo tu chodzi o pieniądze, chodzi o władzę, a po prostu przez to, że człowiek chce tę władzę zabrać, to Jahwe jeszcze odroczył rządy swoje, to znaczy Jezus Chrystus już panuje od roku 1914 z nieba jako król tutaj nad ziemią. Jezus Chrystus panuje już, Jezus Chrystus panuje, ale Jahwe odwleka czasy Armagedonu, czasy zniszczenia złych ludzi, jak kiedyś to było w czasie potopu, gdzie tylko 8 osób sprawiedliwych przeżyło. Jezus sam powiedział, że podobnie będzie, jak było w czasie potopu, wtedy, kiedy jedli, wtedy, kiedy pili i za mąż wydawali i nie spostrzegli się, że nastał potop, zmiótł wszystkich, tak będzie też i z przyjściem Syna Człowieczego. Tam sytuacja jest najgorsza. Szczegóły już za chwilę, nie za chwilę, za godzinę dokładnie, szczegóły w informacjach smogowych na antenie TOK FM. Nie pozwolimy na zabór polskiej samorządności, będziemy bronić samorządowców, zadeklarował podczas Rady Krajowej PO lider partii Grzegorz Schetyna i zapowiedział inicjatywę w sprawie referendum na temat niezależności samorządu. Pytanie dotyczące tej kwestii padłoby w jednym plebiscycie razem z pytaniem na temat reformy edukacji. Przemysław Pozowski. W trakcie planowanego referendum mają zostać zadane dwa pytania, mówi przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. To są dwa pytania, dwie formuły, dwa arkusze i jedno referendum. Jest to możliwe, żeby zrobić to równo. Także moherowy gospodarz tutaj w Warszawie na Mazowszu nad Wisłą w Polsce, a się nie spisuje, nie dość, że cebulę wrzuca do garka, to się rozgotowuje, potem na wymioty bierze, to jeszcze nie ma dzwonka w drzwiach, nie działa. Jeszcze jak on kłamie, udaje, że on nie dzwoni, kłamie, no bo to wiadomo, jak ten kurczaczek, coś tam nabierze, o 6 stycznia firma Play chętnie daje, sprzedaje, potem nie ma komu płacić. I on się potem też tak samo nie odzywa. No ale to dziecko, a to stary koń Mareczek.